Decyzja o warunkach zabudowy. Kiedy jest potrzebna, jakie informacje zawiera i gdzie ją można uzyskać. Decyzja o warunkach zabudowy jest konieczna do uzyskania, jeśli planujesz budowę na przykład domu jednorodzinnego na swojej działce, a dla danego obszaru nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zdecydowanie również polecam uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, jeśli planujesz kupić działkę i chcesz sprawdzić, czy na pewno możesz zbudować inwestycję, o której myślisz. Decyzja o warunkach zabudowy potocznie nazywana jest WZ-ką. Decyzja o warunkach zabudowy jest dokumentem, który określa sposób zagospodarowania terenu oraz rodzaj zabudowy na konkretnej działce. Jej celem jest określenie i uzyskanie informacji, czy dana inwestycja może powstać na działce. Decyzja również reguluje i określa rodzaj zabudowy, czyli na przykład jaka będzie wysokość budynku, jaki będzie kolor elewacji i inne elementy ważne z punktu widzenia przestrzeni i estetyki miasta, gminy. Decyzja o warunkach zabudowy jest konieczna do uzyskania, jeśli nie ma dla danego obszaru obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie potrzebujesz WZ-ki, jeśli ma to być zmiana tymczasowa, trwająca nie dłużej niż rok, zmiana sposobu zagospodarowania działki, terenu, lub roboty budowlane polegające na remoncie, montażu, przebudowie, nie wymagającej zmiany sposobu użytkowania obiektu lub nie zmieniającej zagospodarowania terenu. Jeśli planujesz zakup działki pod budowę inwestycji, to zachęcam o sprawdzenie, uzyskanie warunków zabudowy dla tej działki. Dlatego, że nie zawsze to, co sobie planujesz i to, co chcesz wybudować, będzie równoznaczne z warunkami zabudowy. Więc zdecydowanie przed zakupem nieruchomości sprawdź warunki zabudowy. O warunki zabudowy może wystąpić każdy, nie trzeba być właścicielem nieruchomości. Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy nie rodzi praw do nieruchomości. Składasz w urzędzie odpowiednim dla konkretnej lokalizacji. Decyzję wydaje prezydent lub burmistrz miasta. Za przygotowanie decyzji faktycznie odpowiadają wydziały urbanistyki, architektury, geodezji lub na przykład planowania przestrzennego.
z decyzji o warunkach zabudowy dowiesz się o możliwym rodzaju budynku, który może powstać na konkretnej działce. O powierzchni zabudowy, o powierzchni biologicznie czynnej, czyli tam, gdzie mamy trawę, trawnik, naturalną powierzchnię. Powierzchni utwardzonej, czyli dojściach, podjazdach, przejściach. O wymaganiach dla budynku, czyli jego wysokości, powierzchni zabudowy, rodzaju dachu, czy jest dopuszczalny dach płaski, czy skośny, o kącie nachylenia połaci, o liniach, nieprzekraczalnych liniach zabudowy. To są wszystko informacje, dzięki którym wiadomo, jaki budynek może powstać na konkretnej działce. WZ-ka ma swoją datę ważności, czyli jest ważna do momentu, gdy na przykład jeden z wnioskodawców uzyska pozwolenie na budowę dla inwestycji, która ma powstać na konkretnej działce, lub zostanie ogłoszony obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W tych przypadkach decyzja traci swoją ważność. Stronami, czyli osobami, które są informowane o wszczęciu procedury, są wnioskodawca, właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości oraz właściciele nieruchomości sąsiednich, na których planowana inwestycja będzie oddziaływała. Przez obszar oddziaływania nieruchomości rozumiemy ograniczenie w sposobie zagospodarowania, a także w sposobie zabudowy działek sąsiednich. Zawiadomione strony postępowania mają prawo do czynnego udziału na każdym etapie procedury. Urzędowe terminy wydania decyzji to 21 dni w przypadku budynku domu jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m kwadratowych, nieprzekraczających dwóch kondygnacji, oraz jest to budynek budowany na cele własne inwestora. W pozostałych przypadkach procedura trwa 90 dni, natomiast w rzeczywistości wydawanie decyzji o warunkach zabudowy może być bardzo różne i przeciągać się dosyć długi okres czasu. Czy przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe na nowego inwestora? Tak, jest to możliwe. To potrzebujesz zgody poprzedniego wnioskodawcy. Decyzja musi być ważna na dzień wydawania decyzji o przeniesieniu warunków zabudowy na nowego inwestora. Jest możliwa zmiana warunków zabudowy. Występuje wnioskodawca. Decyzja musi być ostateczna. Strony postępowania muszą wyrazić zgodę na wprowadzoną zmianę oraz decyzja o warunkach zabudowy jest ważna. Właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości są zwolnieni z opłat w związku z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy. W pozostałych przypadkach, czyli osoby trzecie, muszą zapłacić kwotę około
600 zł za wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Jednak jeśli planujesz zakup nieruchomości, która będzie nieporównywalnie droższa, warto uzyskać te warunki zabudowy. Jeśli na przykład osoba sprzedająca nie posiada takich warunków, to uzyskać je w urzędzie, aby nie popełnić błędu. To mapa zasadnicza lub ewidencyjna obszaru, na którym znajduje się przedmiotowa działka. W sposób graficzny należy przedstawić planowaną inwestycję, czyli zmiany w sposobie zagospodarowania terenu, charakterystykę planowanej zabudowy, czyli gabaryty obiektu, jego wielkość, wysokość, powierzchnia zabudowy, powierzchnia utwardzona, czyli te powierzchnie, wykaz powierzchni, które będą zmieniane. Dokumenty potwierdzające zapewnienie dostępu do infrastruktury technicznej, czyli zapewnienie dostępu do wody, kanalizacji, energetyki czy gazu. Oraz dokumenty potwierdzające dostępność nieruchomości do drogi publicznej oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w razie takiej konieczności.